Hej wszystkim, tu Maryka 1 i witam was bardzo serdecznie w 12 odcinku Krainy Kolorowanek. Dzisiaj znowu chciałabym zrobić taki pewien rodzaj wyzwania, jeśli można to tak nazwać, a mianowicie będę kolorować tylko i wyłącznie tanimi kredkami, takimi, nie mówię najtańszymi w sklepie, ale takimi w miarę tanimi, które można kupić praktycznie wszędzie. W porównaniu do kolinorów są moim zdaniem tanie. Jedne to są kredki Bambino, które kupiłam jakiś czas temu, ze względu na to, że jest tutaj taka specjalna złota kredka, ale nie używałam ich za bardzo. Chyba tylko raz testowałam kolory, także jedne to będą te, a drugie to będą moje mega, mega, mega stare kredki, które mam w takich pudełkach. Chyba po zużyciu też widać, że są w miarę stare i po tych pudełkach. To są kredki firmy bodajże Herlitz. W drugiej puszce wygląda to tak. Tutaj są 24 kolory. Tamtych jest bodajże 12. Stwierdziłam, że zrobię właśnie taki challenge, ponieważ nie wszyscy mają jakieś lepsze kredki, nie wszyscy w ogóle chcą kupować sobie jakieś lepsze kredki. Także chciałam po prostu... Bo kiedyś też kolorowałam takimi kredkami. Praktycznie przez większość mojego życia koloruję takimi kredkami, bo te akwarelowe mam stosunkowo od niedawna i chciałam po prostu pokazać, że za pomocą takich kredek też wydaje mi się można zrobić całkiem fajny obrazek. Także dzisiaj będę bawić się z tanimi kredkami i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Do kolorowania pomyślałam, że wybiorę ten obrazek z konewką, z takimi wylewającymi się jakby z niej kwiatkami, listkami. Bardzo podoba mi się ten obrazek od samego początku, ale jeszcze go nie kolorowałam, także dzisiaj się to zabiorę. I co? Przechodzimy już do kolorowania.
teraz wygląda to tak. Myślę, że wyszło całkiem fajnie, jak na właśnie takie tańsze kredki. Oczywiście, no nie mówię, że kolorowanie takimi kredkami i droższymi to jest to samo. Moim zdaniem, jeśli lubicie naprawdę kolorować, to warto zainwestować w lepsze kredki, ponieważ tutaj dużo trudniej miesza się kolory, one są dużo twardsze i no generalnie koloruje się moim zdaniem trochę trudniej i mniej przyjemnie, ale da się, nie mówię, że się nie da. Wyszło mi coś takiego. Jest niebieska konewka i takie kolorowe kwiatki. Przede wszystkim przeważają kolory różowo-fioletowo-niebieskie. Jest też trochę żółtego. Tutaj mamy taką małą biedroneczkę. Ważki jedną. Gdzieś tu druga była, skupiła mi się. O, tutaj też jakiś motylek tam jest. I one mają taką jakby złotą, no w moim wypadku żółtą poświatę. Tak całkiem fajnie wydaje mi się, że wyszedł ten obrazek. Ja ogólnie jestem zadowolona z efektu. Myślałam, że będzie trochę trudniej jeszcze uzyskać jakieś takie cieniowania tu czy coś w tym guście, ale chyba jest całkiem okej. Okej, i to już było wszystko w tym odcinku. Na końcu muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ten 12 odcinek jest już ostatnim odcinkiem w tej serii. Nagrywałam krainę kolorowanych od 3 miesięcy, pojawiło się właśnie 12 odcinków, także na razie to by było na tyle. Pewnie w przyszłości pojawią się na moim kanale jeszcze jakieś kolorowanki, jakiś drugi sezon czy coś w tym stylu, bo bardzo lubię kolorować, ale na razie w tym pierwszym powakacyjnym sezonie, 3-miesięcznym, to by było już wszystko. Na końcu oczywiście, tak jak zawsze, będziecie mogli zobaczyć Wasze wersje tego świątecznego drzewka, które kolorowałam ostatnio. Ode mnie to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki i pa, pa! Puh.